prawo autorskie to regulacja, która obowiązuje każdego w większości sytuacji komunikacyjnych z innymi. Kiedy tylko porozumiewamy się z drugą osobą przez media, a nie twarzą w twarz, prawo autorskie nas łapie. Ignorance is the greatest tool that power ever had. Only ignorance allows the poor to be controlled more completely than starvation. Starving people will rebel, but ignorant people will have no choice but to live in sullen, stubborn, unjust unfreedom. The greatest tool for fastening ignorance on the poor is copyright. Uważam, że prawa autorskie są ważnym instrumentem dla twórców, by mogli kontrolować swoją twórczość i mieć wpływ na to, co się z ich dziełami dzieje później. Z drugiej jednak strony zdaję sobie sprawę, że instytucja praw autorskich jest często nadużywana do tego, żeby utrudniać, a nie tak jak było pierwotną ideą, ułatwiać dostęp do dóbr kultury. I believe that piracy is the most significant challenge to copyright, as well as the most effective solution to all the problems that copyright poses. Prawo autorskie nie chroni autorów i myślę, że działalność naukowa, działalność twórcza naukowców jest tego najlepszym dowodem. Copyright is now increasingly used against the expression of individuals, whether it's creative or political expression, and in practice became a tool to curb creativity, to restrain creativity. As an artist, I must say, I think it's super important that we are allowed to express our works in any way we see fit, also when it means including reference to products, brands, logos, etc. Because the large companies of the world, they're already dictating our visual vocabulary. Z jednej strony musimy walczyć o to, żeby móc realizować nowe formy, które będą ogólnodostępne, których głównym narzędziem dystrybucyjnym będzie internet i które będą na tyle dostępne, że widz będzie chciał lgnąć do nowych narzędzi przekazu. Natomiast z drugiej strony nie możemy zapomnieć o twórcach i nie możemy zapomnieć o tym, że żyjemy w epoce ogromnej dominacji pośredników, którzy sprawiają, że artyści są wielokrotnie zaniedbywani. Prawo autorskie to jest po to, żeby nasi słuchacze mogli zapamiętać, że Paula i Karol stworzyli tą piosenkę, a nie inną. Prawa autorskie to przede wszystkim nie prawo własności. Czym innym są rzeczy, czym innym jest, czym innym są utwory. Inna jest ekonomika funkcjonowania jednych i drugich. Prawo autorskie dla mnie to bardzo duże ograniczenie systemu edukacji. Systemu edukacji, który wymaga rozwoju kreatywności, której nie potrafimy rozwijać i nikt nie będzie mógł jej rozwijać, jeśli nie pozwolimy uczniom bawić się i testować prawdziwego świata poza murami szkoły. Relacje społeczne oparte są w bardzo dużej mierze na internecie, stąd też powinniśmy dokonać reformy prawa autorskiego w taki sposób, aby ten dostęp do dóbr kultury w internecie był bardziej otwarty. Jednego prawa autorskiego. Obejmuje ono tak ogromną ilość zachowań rynkowych i nierynkowych, prywatnych i publicznych, artystycznych, naukowych,
i całkowicie pragmatycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie funkcje, które może spełniać język, to wszystko obejmowane jest prawem autorskim. I dlatego zorganizowaliśmy Kopykam. Jeżeli poważnie myślimy o przyszłości prawa autorskiego, to musimy dopuścić do głosu wszystkich.